28 sierpnia roku 1963 czcigodny dr Martin Luther King zaczął swoje przemówienie od słynnych już słów: Mam sen, że białe i czarne dzieci ze stanu Georgia będą mogły bawić się wspólnie. To słynne przemówienie doktora Kinga było ważnym elementem w ruchu na rzecz wolności i równouprawnienia białych i czarnych Amerykanów. Ten sen, który on miał, sen o równości i sprawiedliwości, powoli staje się rzeczywistością. W ubiegłym tygodniu nam też śniło się kilka ciekawych rzeczy. Wielu z nas kupiło bilety na loterię i śniliśmy, że wygramy 1,5 biliona dolarów. Ja kupiłem 2 bilety i tak sobie marzyłem, co ja z tymi pieniędzmi zrobię. Kupiłbym piękne marmury do tego kościoła zamiast wykładziny. Wymalowałbym kościół na nowo, odświeżył wszystko, może jeszcze jedną ubikację, by się dało załatwić. Tak śniło mi się, co ja z moją wygraną w totolotka zrobię. Miałem 2 bilety, ale żaden z nich nawet mi jednego centa nie zwrócił za cenę tego biletu. Jednak wiemy, jest takie przysłowie, że jeżeli chcesz wygrać w lotka, to musisz kupić bilet. Bo bez kupienia tego paragonu, tego biletu, nie mamy żadnej szansy na wygraną. Z kupieniem ta szansa jest maciupeńka, 0,00001, ale bez tego biletu ta szansa jest zero. Także trzeba kupić bilet, żeby mieć chociaż minimalną szansę, aby ten sen o dużych pieniądzach się spełnił. Podobnie ma się sprawa z tym snem czcigodnego Kinga. Gdyby doktor King miał tylko sen, miał tylko wizję lepszego świata, to pewnie żyłby długo i szczęśliwie, pewnie by nie został zamordowany, ale ten sen nigdy by się nie spełnił. Bo nie wystarczy mieć wizji czegoś lepszego. Nie wystarczy mieć nadzieję, że rzeczy się zmienią. Poza tym snem, poza tą nadzieją czy wizją, potrzebne są słowa i czyny. Samo marzenie o czymś lepszym nie wystarczy. Sama modlitwa o zmianę nie wystarczy. Za modlitwą, za marzeniem muszą iść słowa i czyny. W dzisiejszej Ewangelii mamy piękną scenę wesela. W Polsce na weselu leje się wódka litrami, tam lało się wino. W pewnym momencie tego wesela Maryja zauważyła, że nie ma już więcej wina, że piją ostatnią butelkę. W Polsce kiedyś się żartowało, że wesele bez wódki, co to za przyjęcie? Nie ma wódki, to nie ma wesela. Tam było podobnie, tylko że z winem. Jak to można się bawić na weselu, jak już nie ma wina? Maryja była jedną z osób, które zauważyły, że wino się kończy. I Maryja miała dwie możliwości: siedzieć cicho, nic nie mówić, nic nie robić i pozwolić, żeby sytuacja się tylko pogorszyła, albo coś na to zareagować. Albo coś zrobić, coś powiedzieć, aby tą sytuację zmienić. Tak jest często w naszym życiu, że mamy dwie możliwości do wyboru. Tak jak dr King
tak jak Maryja z dzisiejszej Ewangelii, możemy nic nie zrobić, nie wychylać się z szeregu, nie wystawać za bardzo i pozwolić, by sprawy toczyły się tak, jak się toczą, albo możemy zareagować na to, co dzieje się wokół nas. Możemy coś powiedzieć i coś zrobić, żeby sytuację zmienić na lepszą. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza słyszymy bardzo ważne słowa, które każdy i każda z nas powinniśmy przyjąć sobie do serca. Izajasz mówi tak: ze względu na Syjon nie zamilknę. Ze względu na Jerozolimę nie spocznę, póki nie ujrzę jej sprawiedliwości. Prorok Izajasz wiedział, że nie ma możliwości, aby milczeć. Że nie ma takiej możliwości, aby prorok spoczywał na łonach i nic nie powiedział, gdy widzi niesprawiedliwość. Jako ludzie wiary nie możemy milczeć i skupić się tylko na modlitwie, na wizji lepszego świata. Jest taka wielka pokusa, abyśmy nic nie robili, abyśmy nie wystawali ponad szereg. Ale pomyślcie, co by się stało 12 czy 13 lat temu, gdyby nasi parafianie nic nie zrobili wtedy, gdy arcybiskup Burke powiedział: oddajcie nam akt własności. Przepiszcie akt własności na mnie. Gdyby ci parafianie byli tacy jak pokorne baranki i nic nie powiedzieli, nic nie zrobili, gdyby nikt się nie odezwał, nie zaprotestował, to pewnie by nie było tego kościoła już tutaj. Pewnie nie mielibyśmy gdzie przyjść na modlitwę. Ale dlatego, że oni nie milczeli, dlatego, że oni oburzyli się na tą niesprawiedliwą ofertę. Dlatego dzisiaj mamy ten piękny kościół, mamy gdzie się modlić. Można było milczeć, można było pokornie pochylić głowę i nic nie powiedzieć, nic nie zrobić. Albo można było zacząć bitwę o ten kościół. Tak to jest w życiu, że stoimy przed wyborem nieomalże na każdym kroku. Wybór jest w sumie niezwykle łatwy. Nic nie robić albo coś zrobić. Coś powiedzieć. Zareagować na sytuację, która jest niesprawiedliwa. Pamiętam w ubiegłym roku, gdy papież Franciszek zwołał synod na temat rodziny, on zachęcał biskupów, by głośno wyrażali swoje opinie i pytania, by nie bali się otwarcie dyskutować nawet na kontrowersyjne tematy. Biskupi byli zgorszeni, bo dotąd w Watykanie panowała cenzura. Wszyscy musieli mówić to, co papież sobie życzy, żeby było mówione. A tutaj, z panowania nowego papieża, możemy mówić otwarcie. Możemy zadawać trudne pytania. Możemy reagować na to, co nam się nie podoba, co widzimy jako niesprawiedliwe. Bo papież dobrze wie, że nie można poddawać się tej pokusie, by nie reagować, by nic nie robić. Prorok Izajasz zachęca nas dzisiaj bardzo, bardzo wyraźnie. Nie milcz. Ze względu na Jerozolimę, ze względu na Syjon, mówi prorok, nie będę milczał. Na miłość boską nie milczmy. Na miłość boską nie siedźmy cicho, gdy wokół dzieje się niesprawiedliwość. Amen.